Śląsk Net Live, witamy z browaru Prost, Marcin Polański. No i porozmawiamy dzisiaj o sytuacji Śląska przed derbami, ale też oczywiście o meczu z Górnikiem Zabrze. Dominik, ten remis satysfakcjonuje, czy jest niedosyt? Nie, no niedosyt jest straszny, to w ogóle nie ma o czym mówić, bo pierwsza połowa była na pewno dla Śląska. No tam ta sytuacja po Hety, myślę, że będzie się jemu przede wszystkim siła po nocach dosyć długo, bo była dosyć kuriozalna. Ale no, ja miałem przyjemność komentować to spotkanie i po pierwszej połowie naprawdę już były powody do optymizmu. Brakowało tylko tej kropki nad i w postaci zdobycia bramki. No niestety to się nie udało i trochę zmartwiła mnie też w drugiej połowie taka zachowawczość trenera Lawiczki, bo tak naprawdę zmiany głównie defensywne. I jak gdzieś tam była naprawdę okazja, myślę, że gdybyśmy się zdecydowali na większe ryzyko tutaj w tym spotkaniu, można było ugrać 3 punkty. Tak, będziemy o tych zmianach mówić, o taktyce, o tym, jak zagrać z Zagłębiem. Was zapraszamy do zadawania pytań na czacie, nam, no i szykowania też pytań do naszego gościa, w którym w drugiej części będzie Kacper Cecota, rzecznik Stadionu Wrocław. Dominik, wspomniałeś o tej zachowawczości, nie padły bramki, ale mieliśmy po raz kolejny dosyć wczesną zmianę Erika Exposito na Daniela Szczepana. No i Szczepan dwie okazje bramkowe w tych niecałych 40 minutach swojego występu miał. Wydaje ci się, że to w tej chwili jest zawodnik, który daje więcej Śląskowi niż Hiszpan? Właśnie wydaje mi się, że nie do końca, bo w tym meczu można było zaobserwować, że od momentu, kiedy Erik Exposito opuścił boisko, ja zaobserwowałem, że mieliśmy trochę mniej argumentów, jeśli chodzi właśnie o rozegranie piłki. Tak? Gdzieś tam ta strefa środkowa już nie współgrała tak dobrze. Gdzieś tam, wiesz, w pierwszej połowie widzieliśmy dużo kombinacyjnych akcji, gdzieś tam zagrań, wiesz, z pierwszej piłki, gdzieś trochę na pamięć, to wszystko fajnie żarło, tak kolokwialnie mówiąc, tak? Właśnie po zejściu Erika można było zauważyć, że trochę mniej odwagi było w tym ataku. Nie wiem, czym to akurat było spowodowane, nie wiem, czy to w ogóle zejście Erika ma z tym coś wspólnego, natomiast na pewno mniej opcji w rozegraniu mają wrocławianie, kiedy jest Exposito na boisku, aniżeli kiedy jest Szczepan na boisku. Więc natomiast te sytuacje też nie były takie, wiesz, stuprocentowe, klarowne. Tam było dużo przypadków w tej drugiej bodajże. Fakt, że powinien Daniel wykorzystać takie sytuacje, tak? No już jeszcze chyba nie zdobył bramki w Ekstraklasie, o ile się nie mylę, więc no, jeśli myśli jeszcze o realnym pozostaniu w najwyższej klasie rozgrywkowej jako napastnik, no to no chociażby tą premierową bramkę przydałoby się zdobyć. Chłopak już, no nie chcę powiedzieć, że jest stary, natomiast no gdzieś tam wychodzi już z tego wieku, gdzie możemy o nim powiedzieć, że jest młody, perspektywiczny i jeszcze gdzieś tam się odnajdzie, tak? Więc no dla niego to jest ostatni dzwonek, żeby się pokazać. Aczkolwiek możemy sobie narzekać na Exposito, natomiast kiedy on był na boisku, to gra Śląska wyglądała wtedy lepiej. No tutaj na czacie Kejo pisze, że Szczepan miał piłkę meczową. No można ja tak... Raczej błahetą się wydaje, że miał piłkę meczową. Mogło być już wcześniej po meczu. Ale faktycznie możliwe. Dzisiaj na konferencji prasowej trener Lawiczka padło pytanie o napastników. No i potwierdził, że od napastników oczekuje się goli, tych jak na razie za wiele nie ma, ale starają się podczas treningów wspierać ich i ćwiczyć te warianty tak, żeby byli jak najlepiej przygotowani do meczu. Zobaczymy, kto wyjdzie jako dziewiątka, ale chyba tu raczej nie mamy wątpliwości, żeby doszły jakieś zmiany, bo... Nie ma na kogo zmieniać tak naprawdę trener Lawiczka, ale widać już o tym, co powiedziałeś, widać zmianę retoryki, tak? Bo wcześniej trener Lawiczka mocno bronił i Szczepana, i swojego wyboru, żeby Cholewiaka postawić na dziewiątce i właśnie Erika Exposito. Widać, że już retoryka się trochę zmieniła, że no, trener Lawiczka nie jest raczej trenerem, który głośno mówi o tym, że co mu się nie podoba,
Natomiast można w tym dostrzec trochę właśnie takiego gdzieś tam dawania sygnału, że no, kończy się pomału cierpliwość do tych zawodników. Tak jest Filip Markowicz. On podobno został wciągnięty właśnie dlatego, że może grać zarówno na skrzydle, zarówno na dziesiątce, jak i również jako napastnik, więc myślę, że kiedy już będzie według sztabu gotowy do gry, to najprędzej jego tam zobaczymy, no bo trzeba go sprawdzić. No jest to problem, był to problem, to nie jest nic nowego, jeśli chodzi o tą pozycję, natomiast dopóki są wyniki, to jest może jeszcze nie aż tak zauważalne. Myślę, że dopiero kiedy przyjdzie jakiś mniejszy lub większy kryzys, a taki na pewno przyjdzie, no bo na przestrzeni całego sezonu każda drużyna taki okres przechodzi, dopiero wtedy zobaczymy, jak dobrze poradzi sobie z tym problemem sztab szkoleniowy. No tutaj spoglądam na czat, propozycja Markowicz na dziewiątce. No też dzisiaj trener Lawiczka potwierdził to, co powiedziałeś właśnie o nim, że on może grać na skrzydle, na dziesiątce i jako napastnik. Chociaż wydaje się, że to jest jakby ten trzeci wariant, w którym go by sztab widział. No ale konieczność może być taka, że na tej pozycji będzie musiał grać, tak jak Cholewiak musiał grać na lewej obronie. Na razie chyba jeszcze Exposito będzie dostawać szansę, no i zobaczymy. Myślę, że jeszcze w dwóch najbliższych meczach ligowych, mówię tutaj o Górniku, przepraszam, nie o Górniku, tylko o Zagłębiu czy z Koroną powinien te szanse jeszcze otrzymać, aczkolwiek wydaje mi się, że to mogą być takie dwie jego ostatnie szanse. Zobaczymy też, jak będzie wprowadzany właśnie do drużyny Markowicz, bo po drodze teraz w przyszłym tygodniu mamy jeszcze Puchar Polski, zobaczymy, czy on w ogóle w tym meczu zagra, czy pojedzie z drużyną na mecz z Górnikiem, nawet nie był w szerokiej kadrze na to spotkanie, także ja bym go najchętniej to w ogóle zobaczył w rezerwach na razie. Wpuścił na 90, na 60 minut, zobaczyć, jak on w ogóle wygląda gdzieś tam w tych warunkach boiskowych, jak gra tyłem do bramki, jak na tej pozycji w ogóle wygląda i wtedy gdzieś tam wydawał osądy, tak? No bo na razie to możemy tylko i wyłącznie gdybać, bo tak, nie podoba nam się Exposito za bardzo, nie podoba nam się Szczepan, za nich nie ma kogo, więc ten Markowicz tak trochę byłby tam na siłę wsadzany, bo po prostu nie ma kogo, to spróbujmy go, tak? Natomiast nie wiem, czy byłoby to najlepsze rozwiązanie, no bo też wpuścimy go, on się okaże, no może nie jest beznadziejny, ale też nie okaże się lekiem na całe zło i co wtedy? No zobaczymy. W niedzielę też mecz na szczycie trzeciej ligi w zespołu rezerw z Fotohigieną Gać na Noporowskiej. Jeśli nie w Derbach w sobotę z Zagłębiem, to może w niedzielę pojawi się na boisku, zobaczymy. No i tutaj Kejo idealnie trafia w nasz scenariusz, bo taki miał być kolejny wątek, czyli Mączyński czy Żiwulić w duecie z Łabojką na Zagłębie. Zanim oddam Ci głos, to też dzisiaj padało pytanie do trenera Lawiczki właśnie o zdrowie Krzysztofa Mączyńskiego, którego zabrakło w Zabrzu. No, trener mówił, że trenuje, ale no, jeszcze nie ma stuprocentowej pewności, że on jest w 100% gotowy do gry. Zostały dwa treningi i po nich zdecydują. Ale chyba nawet bez Mączyńskiego okazało się, że nie mamy się czego obawiać, bo ta współpraca z Michałem Chrapkiem wyglądała w Zabrzu naprawdę przyzwoicie. Wyglądała dobrze, nawet Michał Chrapek wyglądał dobrze. No bo nie można po tym meczu nikogo raczej ze środka wyróżnić, że wyglądał bardzo dobrze, natomiast miał takich efektownych gdzieś tam zagrań, gdzie minął przeciwnika, wiesz, ruletką albo gdzieś tam dobre przyjęcie kierunkowe. Naprawdę mógł się Michał Chrapek podobać w tym spotkaniu, co pokazuje, że no radzimy sobie bez Krzysztofa Mączyńskiego, co oczywiście też nie jest prognostykiem, że będziemy potem grali bez niego, bo myślę, że jeśli tylko Krzysztof Mączyński będzie mógł grać, to będzie grał, bo jest jednak kapitanem i raczej nie widzę tutaj innej opcji. Natomiast czy Żiwulicia od razu bym teraz puszczał, no też byłbym z tym wszystkim ostrożny, tak? No bo skoro wygląda dobrze Chrapek, skoro wygląda dobrze Łabojko teraz, skoro wyglądał dobrze Mączyński jeszcze przed kontuzją, no to nie mamy za bardzo powodu, żeby coś zmieniać w tych ustawieniach, tak? Gra Chrapek, bo jest kontuzjowany Mączyński. Jeśli Mączyński będzie mógł grać, to wydaje mi się, że automatycznie wskoczy do składu. Na razie Żiwulić, myślę, że fajnie by było go też zobaczyć może w meczu Pucharu Polski od początku,
ewentualnie gdzieś tam wchodzącego z ławki, gdzieś tam za podmęczonego Łabojkę czy Mączyńskiego, żeby na razie się ogrywał, żeby pokazał więcej, bo szczerze mówiąc w Zabrzu no, parę minut szczególnego nie pokazał, więc on tutaj potrzebuje więcej też minut, także mamy dużo tych nowych zawodników, trzeba ich na pewno sprawdzać, trzeba gdzieś tam obserwować ich rozwój, natomiast spokojnie, bo na razie wszystko się układa, wszystko jest w porządku, więc nie musimy ich na hura wszystkich wrzucać do pierwszej jedenastki, poczekajmy jak oni dojdą do siebie, jak się zgrają z drużyną, jak to wszystko będzie wyglądać na treningach, w meczach rezerw, w których pewnie będą występować i wtedy gdzieś tam podejmujemy decyzję, bo takie wrzucenie ich teraz na hura wszystkich do pierwszego składu raczej nie byłoby najlepszym pomysłem. Tym bardziej, że sezon długi, będą mecze pucharowe, miejmy nadzieję, że będzie ich jak najwięcej, ale zanim o tym meczu pucharowym we wtorek z Widzewem, no to mamy derby z Zagłębiem, na które szykuje się chyba kolejny rekord frekwencji na stadionie Wrocław. Według najnowszych informacji 12 tysięcy sprzedanych biletów. Wczoraj było 10, dzisiaj 12, czyli tempo całkiem niezłe, a i tak dużo osób zostawia na ostatnią chwilę. Jesteś zaskoczony, że wraca moda na Śląsk? Nie, no, nie ma czym być zaskoczonym, no bo wróciły wyniki, tak? I bardziej jestem zaskoczony tymi wynikami tak naprawdę, bo przed sezonem raczej ciężko było się spodziewać aż tak dobrego startu w wykonaniu Śląska. Teraz mieliśmy trochę lekki taki dołek, nie chcę tutaj też gdzieś tam negatywnie się wypowiadać, natomiast te trzy remisy z rzędu też gdzieś tam dały się już we znaki w tabeli, tak? No bo już Śląsk liderem nie jest. Już Śląsk liderem niestety nie jest, już ludzie nie chodzą na lidera, ale ludzie chodzą na Śląsk. Ja się tylko boję, żeby to nie była właśnie taka moda sezonowa, bo fajnie by było, jakbyśmy sobie w Wrocławiu wychowali kibica, który będzie chodził na Śląsk, na Śląsk właśnie, a nie, nie wiem, na Krakowie, na Legię, na Jagiellonię, czy na inny zespół, który do Wrocławia przyjeżdża. Że fajnie widzieć duży ruch w kasach, czy to przy Oporowskiej, czy na stadionie, fajnie widzieć tych kibiców. Te mecze od razu się też inaczej ogląda na stadionie, czy w telewizji po prostu, jak tych ludzi jest więcej, jak jest fajna atmosfera wokół klubu, a atmosfery zawsze robią wyniki, tak? I szczerze nie jestem zaskoczony patrząc na wyniki, jestem bardziej zaskoczony tymi wynikami, aczkolwiek no, zobaczymy jak to będzie, kiedy Śląsk gdzieś tam się troszkę osunie w tej tabeli. O, tak? O, może się nie osunie. Może się nie osunie, nie, ja tego nie życzę oczywiście, tak? Natomiast no, różnie może być, tak? Jeśli by Śląsk już, nie wiem, powiedzmy był na szóstym miejscu, no to już nie wiem, czy ta moda dalej by się utrzymała. Zobaczymy, czas pokaże. Do Wrocławia przyjeżdża zespół pod wodzą nowego trenera, zespół, który wygrał w rzadko spotykanym ostatnim stosunku 5-0. Mamy się czego obawiać? Ciężko stwierdzić tak naprawdę, bo Zagłębie potrafiło w tym sezonie już zagrać beznadziejne mecze i potrafiło nagle odpalić takich z Wisłą, tak? Co się często w Ekstraklasie zdarza, tak? Że nagle grasz mecze totalnie beznadziejne i wpada ci taki jeden mecz, tak jak Śląskowi w zeszłym sezonie chociażby z Miedziem Legnica, gdzie też bardzo wysoka wygrana, której się nikt nie spodziewał. Może wygranej się można było spodziewać, natomiast no, nie aż takiej okazałej. Na pewno w Zagłębie kadrowo jest bardzo mocne, jest bardzo silne. Zawodnicy naprawdę o dobrej klasie spokojnie powinni zagwarantować górną ósemkę rywalowi z Dolnego Śląska z Zamiedzy. Natomiast przyszedł nowy trener. Troszkę też tam słyszałem, że to rozstanie z trenerem Van Dielem nie było najprzyjemniejsze. Tam był jakiś dziwny obóz w Holandii, który podobno był przypadkowo dosyć całkiem niedaleko domu trenera i gdzieś tam, wiesz, treningi po jednej stronie miasta, od nowa gdzieś tam. Słyszałem jakieś takie, że podobno to było strasznie, to dziwnie wyglądało, tak? Więc a ktoś to też z zarządu zatwierdził. W zarządzie też zmiany, to nie nasz problem na szczęście. Miejmy nadzieję, że jak najdłużej. Jest się czego na pewno obawiać, jeśli chodzi o personalia. Też wiemy dobrze, jak działa efekt nowe miotły na poszczególne zespoły, szczególnie kiedy z poprzednim trenerem drużyna się rozstaje w dosyć nieprzyjemnych okolicznościach. No, ale
trudny rywal są emocje, tak? I Śląskowi też się lepiej gra z drużynami, które gdzieś tam starają się nabić swoje warunki, chcą grać w piłkę, bo dzięki temu Śląsk może grać trochę swoją piłkę, czyli ten bardziej cofnięty, trochę średni pressing i gdzieś tam czyhanie na kontry, tak? Więc jeśli... Ja będę się cieszył, jak przyjdzie do nas mocne Zagłębie, bo dzięki temu Śląsk będzie mógł też lepiej zagrać i będziemy mieli więcej emocji na stadionie. No na razie ta seria wydłuża się do 13 meczów bez porażki, łącznie z końcówką zeszłego sezonu. Zobaczymy, na jakiej liczbie się ten licznik zatrzyma. A teraz przed Śląskiem to, co można było powiedzieć też od początku sezonu, czyli trudny terminarz, bo derby, które na pewno nie będą łatwe, zaraz mecz Pucharu Polski, gdzie też Widzew na pewno będzie starał się pokazać, że drugoligowiec wcale nie musi być słaby. No i zaraz w piątek mecz w Kielcach. Myślisz, że to natężenie meczów może mieć jakieś znaczenie? Znaczenie na pewno będzie miało, bo na pewno w tych meczach dojdzie do wielu roszad. Największej roszady oczywiście spodziewam się na tym meczu Pucharu Polski. Natomiast od tego mamy właśnie tą głębię składu, tak? Mamy problem, kłopot bogactwa i to dosyć duży, jeśli chodzi przede wszystkim o środek pola. Myślę, że tutaj powinno dojść do największej liczby rotacji. No i to będzie taki tydzień, w którym właśnie przekonamy się, jak mocna jest ta ławka rezerwowych, gdzieś tam ci zawodnicy, którzy się nie łapią do składu. Przekonamy się tak naprawdę, na ile jakościowi zawodnicy przyszli w tym okienku do Śląska i jak to będzie funkcjonować, kiedy wyjmiemy stąd kilka kluczowych ogniw z tego pierwszego składu i dołożymy trochę świeżej krwi. No już kilka tych wymian było, bo chociażby zagrał Hołownia za Sztigleca, wypadł Krzysiek Mączyński, więc widać, że gdzieś tam ta układanka trenera Lawiczki jest w miarę stabilna. Tutaj to Kusaka na czacie pisze, że może zabraknąć miejsc na stadionie. Chyba nie, chociaż... Nie, jeszcze nie, chociaż... Też chcielibyśmy mieć taki kłopot gdzieś tam z kupnem biletu i z tym, żeby tych miejsc jeszcze zabrakło, ale no, jeśli dalej te punkty będą tak zdobywane przez ekipę trenera Lawiczki, no to może już na rundę wiosenną gdzieś tam faktycznie zakręcimy się około 30, może 40 tysięcy. No, aczkolwiek no to już, wiadomo, to jeszcze daleka droga i tutaj trzeba starać się nie popadać w taki hura optymizm. Jest dobrze i po prostu i tego się trzymajmy, tak? Gdzieś tam nie chodźmy też głową w chmurach, stąpajmy twardo po ziemi i mówmy, jak jest, bo ta drużyna nie jest idealna, bo ta drużyna ma swoje problemy, swoje mankamenty i myślę, że z biegiem czasu będą one coraz bardziej uwypuklane i pytanie właśnie, jak wtedy, jak przyjdzie ten trudniejszy moment, ci zawodnicy zareagują na taki trochę policzek. We wtorek mecz z Widzewem, parę zdań o nim, bo przed nim nie będziemy kolejnego odcinka nagrywać, tylko dopiero po tym meczu. I tu pojawia się wyzwanie przed trenerem Lawiczką, o którym gdzieś na razie nikt nie wspominał, a mianowicie młodzieżowiec, bo przepisy w Pucharze Polski są nieco inne niż w Ekstraklasie. Jest to bardziej restrykcyjne podejście, czyli zawodnicy o rok młodsi mają status młodzieżowca. No i w tym momencie ani Przemysław Płacheta, ani Mateusz Hołownia statusu młodzieżowca w Pucharze Polski nie mają. No to kto zagra w Śląsku? Wydaje mi się, że Adrian Łyszczarz to jest taki dosyć, trzeba powiedzieć, oczywisty kandydat, gdyż dużo było głosów, że przed sezonem, że wygrał trochę okres przygotowawczy, tak? Jako młodzieżowiec mówiło się nawet w pewnym momencie, że jest... I nawet to było widać poprzez zmiany przeprowadzone przez trenera Lawiczkę, że jest to młodzieżowiec numer 2 w drużynie. Myślę, że oni z Hołownią są właśnie na równi zaraz po Przemku Płachecie. Myślę, że chociaż oprócz Łuszczarza zobaczyłbym też jeszcze innych zawodników. Dałbym może szansę Bargielowi, może nie od początku, ale gdzieś na 20-30 minut. Żeby zobaczyć, czego się ten chłopak we Włoszech nauczył. No, jest, wydaje, też, wydaje mi się, że to... jest też Boruń, same Stalary cały czas czekają na swoją szansę. Na pewno będzie to mecz ciekawy, bo... Same Stalary już nawet zaliczył debiut w Pucharze Polski. W pierwszej drużynie Śląska, więc można powiedzieć, że też ma duże szanse. No,
ja mam nadzieję, że właśnie tą drogą pójdzie trener Lawiczka, że zobaczymy dużo tych nowych twarzy, szczególnie, że widzę w to zespół nie pierwszo, a drugoligowy. Ja wiem, że tam jest dużo zawodników z dosyć bogatą przeszłością w Ekstraklasie. Natomiast no, jest to w tym momencie zespół z trzeciego poziomu rozgrywkowego w Polsce i należy też to brać pod uwagę przy ustalaniu składu. My zachęcamy Was oczywiście do zadawania pytań na czacie i szykowania ich do naszego gościa. Już za kilkanaście minut rozpoczniemy drugą część programu z udziałem Kacpra Cecoty. Natomiast oczywiście zachęcamy również do followowania kanału i klikania w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o naszych transmisjach. Będziemy w sobotę tradycyjnie komentować radiowo mecz z Zagłębiem i oraz pokazywać Wam, jak wyglądają trybuny, jak dopingują fani Śląska. To jak zagrać z tym Widzewem? Jak Ty byś zagrał z tym Widzewem? Odważnie przede wszystkim, ofensywnie, zachowując trochę szkielet drużyny, natomiast dokonać kilku zmian, nie tylko jakichś tam pojedynczych wymian, natomiast no zobaczyłbym na pewno Kajzera w bramce, chciałbym zobaczyć Adriana Uszczerza, myślę, że w dłuższym wymiarze, może właśnie Piotra Samca-Talara wpuścił gdzieś na końcówce. Myślę, że na pewno Zivulić, na pewno Markowicz. Tą głębię składu, to o czym mówiłem wcześniej. Tą głębię składu najchętniej bym zobaczył w tym meczu, bo myślę, że to by było takie idealne przetarcie tych nowych zawodników, idealny moment też dla nich, żeby się sprawdzić, żeby się wykazać, bo wiadomo, że gra w trzecioligowych rezerwach nie zawsze daje gdzieś tam bezpośrednie odzwierciedlenie tego w jakiej formie znajduje się zawodnik, bo jest to jednak trochę za duży przeskok. Natomiast z chęcią naprawdę zobaczyłbym większą liczbę zawodników właśnie z tej, powtórzę jeszcze raz, głębi składu, żeby zobaczyć, na czym tak naprawdę stoimy i kogo możemy upatrywać jako realne uzupełnienie, a w przyszłości może nawet wzmocnienie pierwszej jedenastki, a kto okaże się jednak niewypałem, bo myślę, że na pewno tacy zawodnicy będą po tym okienku, pytanie tylko którzy. Spoglądając na statystyki tego meczu ostatniego z Górnikiem Zabrze, chyba można cieszyć się z tego, że Śląsk stwarza te sytuacje bramkowe i oddaje strzały, bo bodajże 15 strzałów oddanych w Zabrzu, te gole nie padły, ale widać, że ta drużyna przedostaje się pod bramkę rywala i że powoduje respekt u przeciwnika, bo Górnik nie chciał zagrać otwartej piłki ze Śląskiem. To czy ty widzisz ten postęp od początku sezonu w grze Śląska? Tak. Postęp widać. Ja osobiście widzę postęp, odkąd w ogóle trener Lawiczka się pojawił we Wrocławiu, bo według mnie on zdyscyplinował bardziej grę Śląska i w obronie, i w ataku. Gdzieś tam te przejścia z ofensywy do defensywy i na odwrót wyglądają bardziej płynnie. Te akcje też są coraz częściej grają na jeden kontakt. To nie jest tak, że 2-3 podania strata. To jest, wydaje mi się, że zawodnicy Śląska tak jakby nabrali o wiele więcej inteligencji takiej boiskowej, o wiele więcej takiej chłodnej głowy, tego spokoju, tej takiej mądrości, którą można wtedy na boisku wykorzystać. No to jest poukładanie tak naprawdę formacji na boisku, to jest wizytówka trenera Lawiczki, tak? To jest to, co możemy oglądać od początku tego sezonu. To jest taka jakby jego pieczątka. Myślę, że no, to bym upatrywał jako największy postęp, też jeśli chodzi o dyscyplinę w defensywie. Fajnie, że stwarzamy sobie te sytuacje, szkoda, że ich nie wykorzystujemy, tak? Bo mi się to na przykład bardzo podoba w Płachecie, że on w każdym meczu 4-5 strzałów oddaje, próbuje zawsze, idzie trochę na przebój, wiesz, stara się gdzieś tam tą grę brać na siebie. I coraz więcej zawodników w Śląsku to robi.
Natomiast no, cały czas jest problem z tą celnością, mi się wydaje, że to jest problem, że skuteczność, celność, wykorzystywanie tych sytuacji, że na tym trzeba popracować, bo to nie jest tak, że w Śląsku po Marcinie Robaku nie ma kto strzelać, bo ma kto strzelać, bo jest Pich, bo jest właśnie Płacheta, bo nawet jeśli w napadzie mamy problemy, to jest i Musonda, i Cholewiak. Tych zawodników ofensywnych jest naprawdę dużo, którzy mają realne szanse na zdobywanie kilkunastu bramek w sezonie, tak? Łącznie. A póki co na razie niestety tego nie widać. No tak, tutaj Kejo pisze na czacie właśnie, że brakuje egzekutora, ale może w derbach któryś z naszych napastników się odblokuje. Pada też pytanie o Piotra Celebana, czy on może zagrać z Widzewem, a ja jeszcze rozszerzę to pytanie, czy jesteś zaskoczony, jak szybko wspólny język złapali ze sobą Wojtek Gola z Izraelem Puerto i jak dobrze Hiszpan wygląda na pozycji stopera? To znaczy, wydaje mi się, że i Puerto, i Gola są i trochę różni, i trochę podobni. Ja wiem, że to trochę głupio zabrzmi w tym momencie, natomiast są podobni, ponieważ obaj lubią wziąć grę na siebie, lubią mieć piłkę przy nodze, lubią ją rozgrywać. Natomiast Puerto też ma taki bardzo ostry temperament i on lubi się przywitać, tak wiesz, zameldować. A to w polskiej lidze... Tak, to w polskiej lidze normalne, tak, to kamień ligi do dzisiaj, wiesz, podbił ligę włoską i ligę francuską i każdy zawsze mówi, że za każdym razem pierwsze co robi to napastnik ten, meldujemy się, dzień dobry, to ja i wiesz, i potem już mu nie podskoczy, tak. I wydaje mi się, że Israel Puerto ma podobną manierę w tym, co mi się szczerze mówiąc podoba, bo pamiętam, że trochę narzekałem na tę jego dyskusję w meczu rezerw w trzeciej lidze, że on tam machał tymi łapami i tak trochę to było niepotrzebne. Natomiast są to, widać że jest chemia między tymi zawodnikami, widać, że gdzieś tam no, dograł ich dobrze trener Lawiczka. No nic, pozostaje się tylko cieszyć. A co do Piotra Celebana, no ja bym go z chęcią zobaczył w meczu Pucharu Polski, tak? No tak jak mówię, no, to są ci zawodnicy, którzy nie grają, którzy mają mniej minut bądź nie grają praktycznie wcale. No, taki mecz to jest idealna okazja dla nich, żeby się pokazać i myślę, że trener Dawiczka powinien każdemu z nich po szansie dać, tak? No bo jak nie w takim meczu, to kiedy? Bo im dalej w las, tym im dalej w sezon, tym potem już będzie coraz mniej takich okazji, tak? Nie wiadomo, czy w ilu rundach Pucharu Polski zagramy, tak? A im dalej w Puchar Polski, tym więcej mocniejszych przeciwników. Także no, to jest mecz z Widzewem, to jest idealny mecz, żeby sprawdzić tak naprawdę, jaki potencjał drzemie w całej szerokiej kadrze śląskiej. No zobaczymy, jak trener Lawiczka poukłada te śląskowe klocki. W sobotę mecz z Zagłębiem, we wtorek mecz z Widzewem, a my spotkamy się w kolejnym odcinku podsumowującym grę Śląska prawdopodobnie w najbliższy czwartek. Kończymy część o Śląsku Wrocław. Na koniec jakie typy? Na mecz z Zagłębiem? Na mecz z Zagłębiem myślę, że 3-1 spokojnie dla Śląska. Dużo bramek. No w końcu muszą wpaść. No to by, to ja podtrzymam 2-0, to samo co typowałem w Zabrzu. Zostańcie z nami, za chwilę druga część naszego programu. Gościem będzie Kacper Secota, rzecznik Stadionu Wrocław. Już tutaj pytania widziałem na czacie, zadawaliście, także za chwilę zadamy je Kacprowi. A teraz w przerwie, jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji posłuchać konferencji prasowej z udziałem trenera Lawiczki, to kilka minut właśnie z dzisiejszego spotkania szkoleniowca z dziennikarzami i za kilka minut wracamy do Was na żywo z browaru Prost.